Witam serdecznie, z tej strony Nina, a to kolejny odcinek z gry Stranded Deep. Obiecałam, że zrobię tryb trzecioosobowy, więc zobaczmy, jak to wygląda. I kontynuujmy. Aż się boję. Okej. Oto jesteśmy w trzeciej osobie. Czy ja będę miała teraz sterować? Jezu, jaka sztywna postać. Matko, jak podskakujesz? Tak, podskakujesz. Dobra. Jak się spinasz? Okej, jak coś... coś od... Aha, czy to działa w taki sposób, że... Że on nie robi żadnej akcji, tylko... Tylko jest, po prostu jest. A jak to podnosisz tak, to ja to podnoszę... Ty jesteś Jedi! Masz moc! A czy ja mogę to kółko założyć na niego? A nie, bo to jest, to kółko jest niewidzialne. O! I tak, o, tu wchodzisz w środek i tak idziesz pływać tak z kółkiem w pasie. Nie jestem przekonana do tego trybu. Naprawdę, ta postać chodzi tak dziwnie. Dupką kręci, jak kobietka. Nie wiem, jakoś nie jestem przekonana. No ale zobaczmy, zobaczymy, jak będzie pływać. Biega tak, głowa się nie rusza w biegu. Super. Zastanawiam się, czy nie spróbować się poddać rekinowi. Albo nie, zrobimy inaczej. Weźmiemy ponton, przepłynimy tu kawałek. Myśmy tam byli chyba, nie? Ja nie pamiętam. Ja muszę własne filmy chyba zacząć oglądać, bo ja nie pamiętam, co ja robiłam. To jest tragedia. To jest straszne. Hop. Dawaj, ponton. Mistrzu Jedi. Tak? To było piękne. Ale ten ponton, mówię, ma własny ambient wodny. O, on tak... się woda tutaj w nim. Dobra. Musimy mieć na głowie, tak jak te kobiety, co noszą... różne rzeczy na głowie. W Afryce. Gdzie tam? Dobra, no dawaj to. O, tu jest krab. To jest obiad w sumie. Właśnie wygląda F. Wtedy, aha, normalne coś takiego. Mało mamy tutaj piciu. Jakieś... Jak się wspinasz na palmę? Aha, to chyba nie ma sensu się wspinać, bo to chyba sięgniesz stąd. O, jednak wykonał ruch, dobra. Nie wiem, dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie... Oj, testem, ale była ścinka brzydka. Stój, kokos! Aha, dobra, pij. Jak pijesz, to co robisz? No, unosisz. Nie mogę zobaczyć twojej twarzy, szkoda. Fajnie by było, jakby... Jakby... rosły mu włosy, nie? Tam po... No może nie po miesiącu, po tygodniu, ale po miesiącu już powinien mieć dłuższe włosy, brodę, to było fajne. No. Coś tam szamiesz. A bo jest wieczór już! Dlatego tak nisko jest słońce, dobra. Ale nie podoba mi się ten tryb. Jest strasznie sztuczny ta postać się dziwnie rusza. Nie mam kompletnie jakby... orientacji w przestrzeni w tym momencie, bo patrzę się na niego, on mi zawadza, bo on staje się teraz w tym momencie, staje się jakby przeszkodą. O. I mi to wyrzuca z tego. Z trzymania, on używa mi trzymanie po prostu, dobra. Ale wejdźmy tu, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ach! Jaki ten ponton jest wielki teraz! A weź wyjdź jeszcze raz. Bo taki jest w tej wielkości, jak siadamy i skurczę, o, nie wiem... Jest jedną trzecią większy, nie? Tak się... No tak, on się zwiększa. Albo ty się po prostu... O, gębę twoją widzę! Głupia jestem. Chciałam nacisnąć tab, żeby zrobić zbliżenie, tak jak w Simsach. Dobra. Potrzebujemy... Gdzie jest tutaj to? Wiosło. Tu. Jak będziesz wiosłował? Aha, tak. No to... Płyniemy tam. Dobra, spoko. To wygląda akurat fajnie. Dużo widać. Ale... Mnie zastanawia, czy jestem w stanie tutaj... Teraz... Jeszcze bliżej. Jakbyś wstał. I wypuścił ten o. Znowu źle. Po co komu taka kotwica, której nigdzie nie można użyć? Bo albo jest za głęboko, albo jest za płytko. Dobra, co z tymi rekinami?
Nic. Ja bym... O! Odpłynęliśmy kawałek, dobra. Nie będziemy teraz po ciemaku, bo ja coś czuję, że to nic nie wskuramy. Chociaż tutaj by mnie kusiło. Chociaż czy ja coś tu widzę w ogóle? Tutaj coś będzie, nie? Tylko, że ja tu... O! Nie, my tu wrócimy rano, bo ja naprawdę nie zobaczę nic po ciemaku, a nawet nie zobaczę, co mnie zeżre. No tak, tu się zahaczyłeś. Świetnie. Do tyłu. Nie umiesz wiosłować do tyłu. Nie ma wstecznego. Nie, ja rezygnuję. To jest tragedia, a nie tryb. Ja nie wiem, jak można takie coś wypuścić. O, i teraz mnie rekin zeżre. Tak, to jest teraz rekin. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Bo nie mogę nic zrobić postacią, bo nie mogę obrócić. No, teraz płyniesz? Chyba mną szturcha. Zablokował się i nie może obrócić. Jest po prostu szał. No, ciągle w tym samym miejscu jestem. Super. To co, posiedzimy sobie tak? Poczekamy na rekina? Nie, dobra, pokazałam tryb. Jeszcze warto by pokazać tryb, jak on pływa. To zrobimy tak, wyjdziemy z gry bez zapisu. Bo ja się zablokowałam, nie będę tracić tutaj czasu. A, nie mogę wyjść bez zapisu. Muszę wstać. Okej. Okay. Znów jesteśmy tu, więc obczailiśmy, jak się pływa, jak się rusza postać. I popłyniemy sobie może tam wpław i zobaczymy... Tam byliśmy chyba na tym nie byliśmy. I zobaczymy, jak wygląda rekin i pływanie w tej perspektywie. O, jakim rekin to w ogóle będzie? A, bo myśmy tutaj zahaczyli. O, to się zatrujemy tym, wiem. Dobra, o, tak się pływa. Aha, tak się blokuje. Świetnie, znowu to... Zblokowane coś. Ale czemu ten odgłos tutaj taki jest w tym momencie? Przecież on... Teraz powinien być odgłos, bo... Ale to jest lipne. Co? No i co, tam nic nie było? Czy ja jestem taka ślepa? Spokojnie, stary. Oddychaj. Ale ten odgłos jest... No nie pasuje tutaj, bo czemu słyszymy, jak on jest ponad... No zobaczmy, jak to wygląda. A, bo to robi taki ten... Te... Nie, no to jest tragedia. No, to ja się tutaj spodziewawszy jakiegoś skarbu. A tu nic. Hi. Zdrada. I tam też by warto, nie? Podpłynąć jednak. Fajne jest to, że mogę płynąć po powierzchni, podczas gdy właśnie jest problem z tym pływaniem po powierzchni, kiedy jestem w tym trybie. No ale facet, weź to... No... Kiedy jestem właśnie w tym trybie pierwszoosobowym, to ciężko na powierzchni trzymać głowę, bo on ciągle chce nurkować. O, tutaj coś mamy jeszcze. Podnieść, no ale... Ale weź to w rękę! Czemu muszę mu to zmieniać za każdym razem? Nie, nie będę tego trybu używała na pewno. Bo jest mi niewygodny dla mnie po prostu. I tyle. Coś jeszcze tutaj? Chyba wszystko. No to płyniemy na wyspę z powrotem. To też jest chyba jadowite, nie? Tutaj na dole. No ale muszę zanurkować? Jak zmusić cię nurkowania? No jesteś, a nie widzę pod wodą, bo to jest za płytko, tak? No dobra, to jeszcze możemy w sumie się pobawić tym trybem przez ten odcinek, ale nie jestem przekonana. Tam byliśmy, tam ją szukali. Tutaj byliśmy. W tamtym odcinku, to pamiętam. Słońce zachodzi, więc trzeba szybko to zrobić. Zamknij. No, zamknij. No, no. Mówiłam, zamknij. No. I co my tu mamy? No, ale to skupia, to brzydko wygląda. Nie, naprawdę. Nie, nie, nie. Nie. To mnie śmieszyć zaczyna, przestaje być poważne. No. Naprawdę? Nie dało się tutaj niczego ciekawszego upchać? O, to mnie interesuje. Ciekaw jestem, ile potrzeba tych elektrycznych, żeby coś zrobić. Muszę poczytać coś. To jest inne, nie? To jest engine, a to jest electrical. Dobra.
No co? Będziemy chyba się żywić kokosami i tymi racjami. Jak znalazłam, to mogłabym ją zjeść i mieć trochę siły na później. No bo generalnie tutaj chyba za bardzo nie ma już co robić na tej wyspie. Bo tutaj sobie raczej bazy nie zrobię, bo ta wyspa jest za mała. To jest bez sensu coś tutaj marnować materiały. Która wyspa to była ta, którą. A tutaj była? Co to jest w ogóle? Czy to jest? Czy to jest jakaś zatopiona szalupa? Czy jestem taka ślepawa? Czy ja tu byłam? A, teraz jest za ciemno, żeby nurko. Aha! Co to jest za tryb? Jak ja to włączyłam? C? Nie. Czym ja to włączyłam? Kontrolem. Dobra. Ale moment! Ja muszę to zobaczyć. Asasyn normalnie. Jak baletnica, kurde, ze mnie. Dobra, asasynie, chodź. Nie, ja mu nie muszę to zobaczyć jeszcze raz. No spoko. Naprawdę. No, wiszę w powietrzu, tak? Super. Nie powinni tego w ogóle dodawać do tego. Tak z tą blachą, by tak będę latawca puszczał. Tak z blachy. Uważaj na wiatr, bo cię normalnie zawieje i cię zmiecie tam do morza, zobaczysz. Motylem jestem. Nie. Teraz szczególnie jestem motylem. Dobra, rzuć to. Ej, to co? Ja zrobię tutaj cięcie, troszkę porąbię sobie drwa, bo mam takie plany a w ogóle najpierw to moment. Jakieś jedzenie, picie, nie? Co do rozbudowy naszej tratwy. Ale to wszystko jest obczajone na tym terenie. I chcę popłynąć gdzieś dalej. Możliwe, że tam. O tam. To jest chyba z tymi skałami, nie? Tutaj będzie ciemno jak wy. Więc gdzieś tutaj to kokonata dawaj. Go sobie zjemy. Tam. W domciu. Znowu nie to klikam. Hop. Dobra, rzucaj to kokonata. A. Tym. Teraz znajdź tego kokonata, tak? Okej. Widzisz. Tylko teraz rzuć kokonata. Teraz będziemy go szukać po ciemku. Traf kokonata. Dobra. Kokonata nie we własną stopę. Aha, tylko że teraz nie mogę nic podnieść, bo nie widzę. O tu. Chyba rzuciłam przypadkiem siekierkę, ale to raz. Nie mam w ręce. Dobra, spoko. To teraz to tak. No dobra, ale może nie umrzesz do rana. I pójdziemy sobie spać. Zapiszemy, pójdziemy spaćki. Chociaż ja w sumie zrobię tu cięcie chyba i zetnę parę drzewek. Bo jeszcze. On pójdzie teraz spać, to będzie potem mi budził się o 3 w nocy, więc też to nie ma sensu. Matko, jakie to jest sztuczne, ta animacja. Spoko. No to cięcie. Okej. Mamy poranek, godzinę 8 rano. I temperaturę. Odwodnienie. 32 stopnie, super. Jesteśmy normalnie w hiper złej kondycji. Coś tam porobiłam, coś tam pościnałam. Zauważyłam, że w tym trybie trzecioosobowym to jest taka, no jakby troszkę wada, bo drobna, bo jakby kiedy się coś ścina, to ucieka ten wskaźnik i on wykonuje ruch, niby jest odgłos, a on raczej nie ścina, bo trwa dłużej niż w pierwszej osobie, mam wrażenie. Dobra, teraz chciałam pić jakiś kokonaca. No dobra, to trzeba wyjść, żeby zdobyć kokonata, ale ja tu mam kupę rzeczy, więc mamy. Najpierw muszę się zrzucić. Tutaj właśnie są te moje skarby. Tylko, że tam by warto chyba lepiej się zrzucić, bo tam będziemy rozbudowywać tratwę. Więc tutaj się zrzucimy. Zrzucaj. Tak. O, patyczek. O, właśnie, chciałam zobaczyć jeszcze, jak wygląda rzucanie. W tym trybie to jednego patyczka sobie weź. I nie zapomnij tej siekierki, którą już zgubiliśmy, prawda? Gdzieś tu leżała. Tu.
Właśnie, znaleźliśmy troszkę fibrisów, leafsów, trochę znaleźliśmy jakieś wawola woli. Nieważne. Zrobimy sobie. Jak to się robiło? To szybkie robienie, to. No. I. Jak się tym rzuca? Okej. No. Dobra. Czy to znikło całkiem? A, nie, tu jest. Dobra. To tak jeszcze inaczej, żeby było widać bardziej. Aha. Spoko. Niech wam będzie. A polowanie. O, kamyczek! Jakbym tu znurkowała i słowa. Mamy w ogóle miejsce na ryby? Coś złapać. Bo my jesteśmy chyba głodni trochę, tylko że nie mamy ogniska. Ja bym chciała. Nie, nie podoba mi się ten tryb, bo ja nie widzę, gdzie ja pływam, bo. Nie mogę go opuścić niżej, bo jest coś. Nie ma. Bo góra, dół, no jakby. Wynurzam się jakby spacją, tak? Trochę wyżej wtedy. No, dawaj. A nie tak, Boże, nie tak. Chciałam. Nie tak, tylko chciałam. Nie rzucić, tylko. No, ale zanurkuj, żebym ja widziała, co jest pod powierzchnią, no. Człowieku. No co za płytko? A, to ja w pół metrze umiem nurkować. W sumie to umiem tylko w pół metrze nurkować. Czy to jest ten zły rekin? Nie, to jest ten dobry rekin. On ma inny kształt płetwy, prawda? Znaczy bym już dziawnął chyba, nie? Ale to jest głęboko, to jest taki dziwny spadek, nie? Taki, że tu jest sporo mielizny, a potem nagle chlas i kurczę pewnie, nie wiem, 100 metrów w dół. Tam miałam sprawdzić, czy tam byłam. Cały czas słyszę taki pulp, taki podejrzany pulp. Co to jest to? Jaki? Nie mam pojęcia. Dobra. No teraz to płyniesz chyba, nie wiem, w jakiej mieliźnie, ale już chyba nie powinieneś. Szorujesz normalnie brzuchem po dnie, ale. Może to wyremontować, nie uważasz? Czy to dobry pomysł? Czemu takie słyszę pulp ciągle, no? O, znowu. Dobra, bo chciałam złapać jakąś rybę. Pójdźmy gdzieś głębiej, co? No, tak, ale wpłynąłeś głębiej. Bo my mamy którą? Tą na ryby, dobra. Co jeszcze wy. No tak, ten to już to jest. To nie jest ten dobry rekinek. I on tutaj pływa. Więc teoretycznie można by tu na niego zapolować z tej mielizny, nie? Bo on tu raczej nie wpłynie na ten teren, co ja jestem. No chodź tu. O, nie może. Teraz będzie lać. Dobra, chodź tu, żabek. Aha, to był strzał. Ja i polowanie na rekiny. Wyżej, krzywa balistyczna. Wiem, wyżej. Ale ja tam po to nie wrócę. Nie ma opcji. Ale. Nie kłócaj mi. Ale dobrze widzisz, że on tu jest. Więc najpierw tak. Najpierw sobie wejdziemy. Czyli on tu pływa na tej mieliźnie. Między tym a dużo, dużo nic. Więc najpierw zobaczymy, jak wchodzi bohater z tej perspektywy. No masz zarost teoretycznie. Animacja zrywania kokosa też jest epicka.
Masz dziurę w spodniach, człowieku. Weź to zaceruj. Ja wiem, ja sobie z niego robię teraz. Biedaczek, nie? Nie ma tak wchodzić w butach po takiej palmie, nie? Po prostu epicko. Dobra, ściągasz wszystko, co tam masz. Łap kokosa. Kokos, wróć. Dawaj. Wybijemy. I tak myślę, że warto by było jednak te racje po prostu zjeść, to znaleźliśmy. Nie wiadomo, ile to ma lat, ale co tam. To jest puszka, to się nie psuje, jasne. Tam to w ogóle facet jakiś ten. Botulina i inne paskudstwa, nie? Jadki obasiany, ale spoko. Ty jesteś hardcorem, facet. Dobra, tylko dwa zjemy. Ten na razie nie, bo puścisz pawia. A tego byśmy nie chcieli. I on sobie tutaj na tej mieliźnie pływa, powiadasz. Tutaj jak stałam, nie? On tutaj był. To tak jakby prząco, szczerze mówiąc. Bym zapolowała na coś takiego dużego. Skoro to poluje na mnie. Taki rewanż trochę, nie? By był. Ale tu kamieni. Ja nie wiem, ja tu znając życie, to ja tu zostanę. Dłużej niż bym chciała. Po pierwsze dlatego, że tam jest rekin. A po drugie dlatego, że no, nie zdążę w tym odcinku wszystkiego zrobić. Więc będziemy musieli ogarnąć ten bajzel. Matko, to jest katastrofa jakaś. Stój! Znowu bohater sam szedł. Ale na pewno nie zrobię tego w osobie. Tu są właśnie te nasze do polowania. Aha. To pomału. Zróbmy porządek. To są te nowe. Okej, okay, tu jest też do polowania. Ale moment, to bym mogła wziąć, a tu jest pipi i walwolu coś tam. Ja to mam, mogę to oddać. Mogę to zestakować, czy jak to będzie wtedy? No ja to mam tu. Okej. Okay. A tu mam to i tu mam to samo. No proszę, jak ładnie porządek robię. Dobra, tu coś jest. Tu. Lashingi. Ja mam tu za dużo rzeczy. Ja naprawdę... O, jakiś jeszcze full vehicle part. Skąd ja to wyczesnęłam? Sama nie skarby mam. Takie piękne rzeczy. No ale to zrobię poza odcinkiem. Tutaj dorobię coś. Albo przygotuję sobie po prostu i będę dorabiać od tego, to co sobie chcę to wydłużyć tę tratwę. Ale spróbowałabym na niego popolować, ale chyba zapiszę grę, żeby nie tracić za dużo tych naszych włóczni, znając życie. No przecież ja to już odłożyłam. Czyli mam dwa takie. O, tu mam wodę, nie? Zapomniałam całkiem. Jak tam się czujesz? Fatalnie się czujesz, ale po malutku. Co możemy zrzucić to? I to. To zjemy. To zrobimy sobie lashingi. To zjemy później. Mamy cztery. A potrzebujemy na niego chyba 10, nie? Takich jeszcze, żeby trafić, nie? To już w ogóle byłoby super. Ale zapiszmy sobie. Zobaczymy, czy damy radę zrobić taki myk. Pomału. Jeszcze tak. Jeszcze jedna rzecz. Tego nigdy za dużo. Dobra, gdzie ty byłeś? Między tym dużym, a dużo nic. Czyli gdzieś tutaj byłeś. Tu byłam chyba na tej tu wysepce. I on tu pływał. Bo on tu nie wpłynie, bo tutaj jest dla skryptów trochę za... Chyba, że skrypt mnie zrobi w ciambo i nagle się okaże, że rekin potrafi pływać po mieliźnie, takiej tragicznej mieliźnie. Ale teraz już tu nie będzie pływał, bo ja go zwabiłam pływając długo. Czy... Ale coś słyszę. Nagle zza pleców, nie? A to co to? Tu? A, co tu pływa? To jest ta ogończa płaszczka, ta taka? No tutaj to już możecie haknąć, bo tutaj to już pływasz. A wiesz, że tygrysie operują na, kurczę, metrze, nawet nie metrze wody, mniej jak metr potrafią operować. Żarłacze.
tygrysie. No i. No chyba go nie będzie tutaj, ale był. I to było creepy. Jakby go tak zwabić przynętą. Rzucić rybę jakąś, złapać rybę i rzucić rybę. Nie? Albo puszkę otworzę, rzucę puszkę. Też zły pomysł? No przecież to są genialne pomysły. No. Pekin. Chodź. O. Co słyszałam? Takiego pulp. Może ja tu po prostu pochodzę, pociapciam, to przyjdzie. Ja się naprawdę boję tych rekinów. Ja wiem, że powinnam pokazać, jak może go złapać. O, to by było super, nie? Ale ja tego nie chcę doświadczać. Ja tutaj chodzę, on nagle tam z od strony lądu. I got you. No to co? To nie. No to szkoda, ja się przygotowałam na konfrontację, a ty nie przyszedłeś? No wiesz. Fajnie to światło się. O, jednak przyszedł. Haha. Ale taki jakiś kurde szybki jest. Dobra, pływa. No dobra, to spróbujmy, nie? Zapisane jest, spróbujmy. Ja nie umiem celować, a celować w tej perspektywie to już w ogóle jest tragedia. Dobra, do góry bardziej. Krzywa balistyczna, tak. Leci po krzywej. No to co tam z tobą? Wracaj tu. Tam nie trafię, tu masz być. Halo. Tu. Idziesz? Płyniesz? Kurczę, zniknął mi. Tutaj był, no. Dajesz, jeszcze raz. Jeszcze jedna runda, no. Dawaj. Czy ty się zablokowałeś? Rekin. No. Oho, na pewno. Czy chciałabym wiedzieć, czy jest trafiony, czy zatopiony, nie? Ale zniknął. Czyżbym go trafiła i on odstraszyła w ten sposób? Nie będzie obiadu z człowieka dzisiaj. Kolacji. Ale to śmieszne było, bo takie zbliżenie jak w takich... O, pływa tam skubany, no kurczę, jak go to rozegrać, no. Jakbym tu przytargała, to przecież jest ciemno, już nic nie będę widziała. Ale chyba zostanę na tej wyspie jeszcze jeden dzień i zobaczymy, czy da się go upolować. Na przykład tu przyniosę sobie ponton. W ogóle, czy to dolatuje do niego? No. Aha, na pewno. Nie, 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 ta perspektywa się nie nadaje do rzucania. Absolutnie dla mnie. Zginę mi cały ekran, ja nie widzę, co ja robię. Aha, na pewno. Potem pozbieram, mam nadzieję. Albo sobie zrobię nowe. Ale fajnie to wygląda, jak one... O, znowu za nisko. Fajnie to wygląda, jak on pływa tak w tej wodzie. Trochę nienaturalnie chyba, ale... A, tu obracasz. Ale tak śmiesznie się rusz... Nie, dobra, nie ma sensu, bo już prawie go nie... Już go prawie nie widać i nie widzę sensu, ale wiadomo, że on tu jest między tym, a dużo, dużo nic i... O, mogę upolować siebie. Po co? Mam konserwę. To sobie zjem konserwę. Tak. Tak jest plan. No. Więc na rekina zapolujemy pewnie w następnym odcinku. A tutaj zrobimy sobie to przedłużenie. I nie wiem, nie, może zrobię to poza odcinkiem, bo to jest takie uporczywe, więc po prostu zrobię to przedłużenie. I tam położymy nasz ponton, bo my go zabieramy wszędzie, bo to jest jedyne, co naprawdę pływa. Fakt, że w trybie trzecioosobowym wygląda to dziwnie, bo on się zmniejsza i powiększa, w zależności od tego, czy bohater siedzi lub leży, wisi, kurczę, na tym. Nie, nie podoba mi się ten tryb, bo jest... Tak badziewnie wygląda po prostu dla mnie. Jest tak jakoś niedopracowany i te ruchy tej postaci... Nie... Nie, tylko pierwsze. Survival tylko w pierwszej osobie i tyle. No,
Czemu on tak na przykład rękę trzyma teraz? No jak można takie coś wypuścić? Nie, nie rozumiem. Tak więc to tyle w tym odcinku. Bo ogarnę go, możliwe, że zjem właśnie to o. To o, zjemy. Może nawet zaraz. No bo zostało mi jeden ten, to będzie płakał za chwilę. I czeka nas pracowita noc, więc to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym, już w pierwszej osobie. Pa, pa!